Teraz dla nich jest za mało. Oni stwierdzili, że na motocyklach będą jeździć w trzech wymiarach. Prawo, lewo, pora, dół. To jest niesamowite. Otwiera się tak naprawdę od dołu, tam śmiałko wjeżdżałem, każdy ma okazję troszkę się rozgrzać, pokonać jakieś tam parę okrążeń, żeby sprawdzić, jaka jest przyczepność. Podobno rzeczywiście w Wigderze niosą tyle kurzu, tyle pyłu, że wnętrze tej kuli staje się robić wszystko i to wszystko muszą sprawdzić, ale wielkie prawa dla nich. Oni będą tutaj naprawdę powodna wiosna na najwyższych kurzach. A ja przyjemnie prawa Wagenrebana, że właśnie wraca ze swoich wspaniałych przedkadów jeszcze dzisiaj podczas nocnego Lindenbergu proszę o pojedzie do Państwa zupełnej oprawie, w oprawie pirotechnicznej i w oprawie świetnej. Wielkie prawa Gertrebetan specjalnie dla gości na pracowni Lindenbergs Motor Show. Nocna jazda Jet Karen, jak to pięknie brzmi, kiedy patrzy się na te karoserie wykonane z gówna, na której reflektory są wyłącznie namalowane albo naklejone parkowanie. Wiadomo, że trzeba będzie stworzyć gerbowi do tego, żeby mógł uczciwać jakby Jet Karen bezpiecznie, ale my już o to zadbamy, żeby było naprawdę fenomenalne. No to proszę zamknie oczy. A już kiedy mamy pierwszego śmiałka, który zobaczcie Państwo, co ten człowiek tam wyczynił. Posłuchajcie przy okazji, który pomocnik dla się gaz, który pomocnik dodaje się gaz. Jak to wszystko musi być idealnie wymierzone, to nie łama sekundy co do centymetra. Tak ona naprawdę nie wybacza. Ale jeszcze kiedy jest się tam samemu, co najwyżej można się przedłużyć, to jest kiedy panowie najmocniej wszyscy. Więc na raz, każda z tego prostu prosi na każdą pasję. A problem jest wtedy, kiedy się niestety przedłużył, leży tam na balonie, pozostali jeszcze od nas. Czekać, aż coś wykonał, to będzie wyciągnął. Wiecie, wiemy, że ta barwa się tam dla wody przyjechał, No już jest ich dwóch, ale to oczywiście jeszcze nie koniec, bo za chwileczkę dołączy do nich jeszcze trzecie zawodnika. Na razie popatrzcie, jak narusza się dwóch pozycji w tej kuli, jak oni mają jeszcze swoje zaordynowania, jak oni się ze sobą porozumiewają, żeby dokładnie wiedzieć w tym momencie, co mają wykonać. Oni mają żadnych inwestycji w kasę, oni ze sobą nie rozmawiają, oni po prostu przez lata próbują ze sobą. Rozumieją się doskonale, rozumieją się bez słów i stąd oko można się zorientować. Tak wspaniały, urządzący krężyła pokoju. Teraz mamy dzień lepszy, nie? A ze mną już jest przy stoliku czterech dżentelmenów, którzy na co dzień robią nieprawdopodobne rzeczy ze swoimi motocyklami. Panowie od mojej lewicy, przedstawcie się po kolei. Krzywy macie skupnikowe, no ale imiona i nazwiska pewnie też macie. Wiązkie wieści, dwa fragmenty. Rafał Poszerbek, Standard 13. To powiedz do mojego. Wojciech Koziołbek. Wojciech Koziołbek po prostu cztery razy powtórzył i jest dobrze. Panowie, wasza dyscyplina jest nie mniej specyficzna niż tych szalonych mężczyzn, którzy zasuwają na wewnętrznej kuli. Powiedzcie, jak zaczyna się przygoda ze standem motocyklowym? Kto jest mówcą? No myślę, że zaczyna się przygoda ze standem od prostych trików, takich jak wiadomo, każdy chciałby zrobić wrażenie na dziewczynie i stanąć na jednym kole, także spalić trochę gumę i po prostu zaimponować jakąś dziewczynie i jakimś swoim przyjaciołom. Od tego się zaczynało, poszło to trochę w taką stronę bardziej profesjonalną z biegiem czasu. Oczywiście, zawsze się udawało. No i tak oto dzisiaj mamy standardy, czyli można już po prostu to nazwać freestyle'owym sportem.
cały czas widać progres, widać postęp tego sportu, mamy dużo zawodów, dużo jesteśmy zapraszani na duże eventy takie jak tutaj, także bardzo się cieszymy, że ta dyscyplina się rozwija i miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Kubercze drogi, od jakiego producentu się zaczyna, skończyłem teraz na BW. To co powiedział Rafał, chciałbym do tego jeszcze dodać, że podstawą to jest przygotowanie motocykla i dobre umowy, gdy ochraniacze kółku na pewno nam tak pomoże uniknąć jakichkolwiek konkursów. Nie widzę tego. Nie widzę tego. Podstawiania są to bardzo. Dobra, panowie, jaka jest teraz, jakie są najważniejsze najbliższe plany? Zawody, mistrzostwa, co się wygrywać w tej drodze?